Była ciemna, chłodna, bożonarodzeniowa noc. Zamaskowana postać, lekko zgarbiona, z laską w ręku, szła w stronę domu pewnej rodziny. W tym samym czasie Elżbieta, mieszkająca w owym domu, obwieszczała coś swoim pociechom. Dzieci, mam dla was wiadomość. Babcia dzisiaj przyjeżdża. Właściwie to powinna być za chwilę. Która babcia? Babcia Zuzia? Nie, babcia Iza. I w tej chwili drzwi się otworzyły. Tak, to ja. Cieszycie się? Co? Co tam mruczycie? Wesołych świąt. Jak święta mogą być wesołe? Wiedziałam, że tak będzie. Tak, masz rację, Elżbieto. Nie ma co się cieszyć. Każdy dzień przybliża nas do śmierci. Nie, nie to miałam na myśli. Dzieci dobrze powiedziały. Może zaśpiewamy kolędę, skoro jeszcze nie ma pierwszej gwiazdki. Ależ Elżbieto, najpierw chyba powinniście tu posprzątać, taki tu bajzel. Nie, wszystko jest na swoim miejscu i tak powinno zostać. Nie ingeruj w to, mamo. A gdzie twój mąż? Musiał zostać w pracy. Co to za mąż, którego w święta nie ma w domu? Pewnie przez niego jest tu taki bajzel. Sama go wybrałam, ponieważ go kocham i uważam, że nasze małżeństwo jest udane. Ale kochana, wiesz, że większość małżeństw kończy się rozwodem. Mamo, nie bądź złośliwa. Święta to radosny czas i powinniśmy go spędzić z bliskimi i być dla siebie dobrze. Ach, nie mów mi tutaj utartymi frazesami, bo to ci nie wyjdzie. Zjem karpia i idę spać. Czyli nie chcesz spędzić z nami czasu? Ależ po co? Wychodząca babcia trzasnęła drzwiami. Nie spodziewała się, że jej całe życie odmieni czyjaś specjalna wizyta. Jak można oskarżać Bogu winną kobietę? Doprawdy nie wiem, jak tak można. Ach, jestem taka zmęczona. Chyba pójdę spać. Bogu winną? Bardzo dobre. Naprawdę tak sądzisz? Elżbieto, daj mi spać. Wiesz, że jestem zmęczona. Dlaczego mnie szarpiesz? To nie Elżbieta, tylko ja. Wstań. A, kim jesteś? To włamanie i najście. Święta jak najbardziej. Miło mi cię poznać, jestem twoim sumieniem. Ojej, mach. Jestem duchem przeszłych świąt. Nie wierzę ci. Pewnie dostałam niestrawności przez tego karpia. Ach, ty staruszki. Zawsze narzekają na karpie. Skoro tak myślisz, zaraz ci coś pokażę. Co ty robisz? Dlaczego mnie szarpiesz? I nie dajesz spać starej, schorowanej kobiecie? Zabieram cię. Czego chcesz? A masz! A masz! A nie szarp mnie! Dlaczego moja laska przez ciebie przenika? Poczekaj, daj mi zabrać kurtkę. A masz! Musisz rzucać swoimi sztucznymi zębami? Nie zachowuj się jak piranha. I tak czy siak wszystko przeze mnie przelatuje. Teraz mi wierzysz, że jestem duchem? Tak. Tylko nie wiem, po co tak mnie straszysz. Zaraz się przekonasz. Takiego snu to ja dawno nie miałam. Co ty pokazujesz? Przecież... Nie pokazuj mi tego. Nie chcę patrzeć, jak po raz kolejny ktoś mnie obraża. Szczególnie przy tych obrzydliwych piernikach. Patrz! Nie będę patrzeć, jak po raz kolejny obrażają mnie we własnym domu. Nie chcę słuchać znów tych obelg. Patrz! Patrzę. Nie podnoś mi głowy, i tak widzę. Babcia nie spodziewała się tego, co ujrzy. Zobaczyła swoje pierwsze rozczarowanie świętami. Lepiła wówczas pierniczki, a wszyscy się z niej wyśmiewali. Ale ty jesteś gruba. Ojście na jej piernika, jest tak samo gruby. I brzydki!
Nie wiem, po co tu przychodziliśmy. Ozdóbmy ostatnią porcję i chodźmy do domów. Widzisz, jak mnie traktują? Zobaczymy, jak ty ich potraktowałaś. Nie musisz. Zasłużyli na to, co dostali. Popatrz. A ja mnie brzmi. Co było w tych piernikach? Ała, nie wiem, ale widziałem, że Iza kładzie na kilka pierników jeszcze swój lukier. Myślałem, że to miód, ale to chyba nie to. Co było w tych piernikach? Klej, ale zasłużyli na to. Parę łyżeczek nie zaszkodzi. Może sam spróbuj zjeść parę łyżek. Ja? Co ty mi wpychasz do buzi? Zostaw mnie! Nic nie zrobiłam! Odejdź! Nie przekonasz mnie, że jestem winna! Pójdę! Nie musisz zasłaniać oczu. Zaraz przyjdzie inny gość. Co? To ma być jakaś opowieść wigilijna? Jeśli tak, to ja podziękuję. Nikogo nie ma. Pierwsze i nic. Ach, ta komunikacja miejska. Pewnie autobus mu się spóźnił. Żaden duch już nie przyjdzie. Brr, zimno. Dlaczego jest tak zimno? Bo ja tu jestem. Jak i ja. Duch tegorocznych świąt. Ktoś tu zasłużył na rózgę. A wsadź sobie tę rózgę w choinkę. Dlaczego niszczysz moje święto? Po co w ogóle przyjechałaś do rodziny? Nie będę ci się tłumaczyć. Po co? Dobra, powiem. Może ty też coś zrozumiesz. Chciałam im zepsuć te święta, bo mnie nie cieszą. Ich też nie powinny. Co jest dobrego w tym wszystkim? W tych całych świętach. Ludzie mają te swoje pierniczki, składają sobie życzenia, dostają prezenty i to ich tak cieszy? Daj mi rękę. Pokażę ci coś. Zabieraj te łapska! Inaczej wpadniesz! Idę spać, a ty rób co chcesz. Skoro tak mówisz... A? Co się dzieje? Czemu lecę? Mówiłaś, żebym robił co chcę. Zaraz dość ci pokażę. Jesteśmy? Widzę. Patrz i słuchaj! Uważnie! Czego te duchy chcą od starej, biednej kobiety? Ledwo co słyszę, a o widzeniu to już nie mówię. Dasz radę. Aż tak stara nie jesteś. Wypraszam sobie. Słuchaj. Mamo? Tak? Dlaczego babcia była taka niemiła? Po prostu nie czuję ducha świąt. Chyba raczej jest jak skrót. To dlaczego ją zaprosiłaś? Bo święta to czas, który powinniśmy spędzić z bliskimi i pokazać im, jak bardzo ich kochamy. Ale babcia już się nigdy nie zmieni, chyba że zdarzy się jakiś bożonarodzeniowy cud. Słyszałaś? Nie chowaj się pod kołdrą! Słyszałam! To powinno dać ci do myślenia. Dało. Ja nie chcę spotykać trzeciego ducha. Znam opowieść wigilijną. Ja kiedyś kochałam święta, a teraz? Wiesz, najsmutniejsze jest to, że ranię najbliższych, bo ktoś kiedyś mnie zranił. Ale ja się zmienię, tylko powiedz jak. Wiesz ja. Jeśli się zmienisz, trzeci duch nie przyjdzie. Masz szansę. Wykorzystaj ją. Pamiętaj, by być dobrą nie tylko w te święta. Dobrze, ale ja... Bo ja... Gdzie jesteś? Babcia obudziła się z dziwnym poczuciem mieszanki ulgi i radości. Powoli zaczęła czuć ducha świąt. Oh.
ale miałam sen. Elżbieto! Zaraz. Jestem u siebie. A to znaczy, że dziś Boże Narodzenie. I nie wszystko jeszcze stracone. Zaraz złapię pociąg i pojadę do córki. Zaraz. Co ja im dam? Strych! Tak, strych! Jest! Nie mogę uwierzyć. Miś, torebka, samochodzik. Wszystko to, co miałam im dać wieki temu. Która godzina? O matko, zaraz mój pociąg odjeżdża! Babcia w świątecznym nastroju pobiegła na pociąg z prezentami w ręku. Dzieci, mam dla was wiadomość. Babcia dzisiaj przyjeżdża. Właściwie to powinna być za chwilę. Która babcia? Babcia Zuzia? Nie, babcia Iza. I w tej chwili drzwi się otworzyły. Tak, to ja. Cieszycie się? Co? Co tam mruczycie? Wesołych świąt. Wesołych świąt! U mnie Mikołaj był wcześniej. Naprawdę? Tak. I mam coś dla każdego z was. Ale najpierw musimy zjeść kolację wigilijną. Czy ktoś widział pierwszą gwiazdkę? Bez niej nie możemy zasiąść do jedzenia. Nie spodziewałam się tego po tobie, mamo. Skąd tyle radości? Ale zaraz, co to tam jest na niebie? To pierwsza gwiazdka. Po zjedzeniu kolacji i odpakowaniu prezentów odśpiewano kolędy. Rodzina nigdy nie była tak szczęśliwa. Z życzeniami spokojnych, wesołych, bez straszących w nocy duchów i pierniczków z klejem oraz latających sztucznych szczęk życzą przedstawiciele społeczności Liceum Marchutowskiego.